Witam Was, jestem Roberto VC. Dzisiaj zagrałem sobie w The Child of Slendrina wersja 1.02. Tu się nic nie zmieniło, a ten Slendrina to pewnie się wyłączy i campi. Dobra, gramy sobie najpierw na Easy, później na Medium i na końcu na Hardy to skipujemy, jak będzie możliwość. Myślę, że dzisiaj pójdzie lepiej niż ostatnio, co nie wiem, bardzo kurczę. Lepiej niż ostatnio, ponieważ ostatnio dopiero za drugim razem to przeszłem. Tak, myślę, że sobie otwieram wszystkie otwarte pomieszczenia. Sprawdzimy. Nie, tu nie ma jak coś. O, dzięki dziecko, że... Nie wiem, ty dziecko, na co czekasz? Na oklaski? Idź stąd. No jakim cudem? Oczy z tyłu głowy ma to dziecko, jano jakieś. Nie wiem, to dziecko z tyłu oczy ma głowy, czy o co chodzi? Stało mnie gonić już. Nie wiem. Nadal krycie to za mną. No get out! Nie wiem, żartuję. Nie get out. Chyba przestało. Przestało wyliczać swoją głupią mordę. Czemu sprawdzamy tu? To już coraz mniej jest wersji ogólnie. Z każdą kolejną grą jest coraz mniej wersji. Przykładowo Slendrina The Forest jest tylko 3 wersje. Albo 4 nawet. 4, bo jeszcze jest ta Good Playa. Ja chcę to nagrać i mieć z głowy w ogóle całą grę. Nic nie ma. A sorki, że tak czasem. Tak. Slenderman się poszedł umyć do wanny. Tak, sorki, że tak czasem w ogóle przerywa tu. Znaczy ja tak stopuję wideo, bo trzeba. O, mamy klucz. Nie ma Hasioka, serio? Nie ma szafki pod lewą. Nie. Zniszczyliście. Zniszczyliście najlepszą rzecz. Mamy kolejną klucz. I to bym już bardziej uwierzył, że to pasuje. Już tu suszy tą deskę do mycia. Znaczy do tego, no. Macie żelazko i żelazkujecie pranie. I zde żelazkujecie pranie. Co ty pierdolisz za farmazony? No już sporo tego. No może się wściec, ale nic mi nie zrobi na tym. Działa? Nie działa. Nie wiem, od czego zależy, że to się baguje. Nie wiem. Nie, ja tam pójdę do piwnicy, tam muszę mieć full HP. Potrzebny mi dużo, no. Dobra, fragment. Ja nie wiem, on to naprostował na jednak. Na kowadle to wziął, naklepał. Naprostała, tu było zamknięte pomieszczenie. Żeby tu tego gówniarza nie było. Żeby tu tego, o jest klucz, żeby tu tego dziecka nie było. By było dobrze. Widziałem cię. Mamy tu w razie czego strzykawę, którą możemy sobie w dupę strzyknąć, gdyby na to dziecko nas ugryzło w dupę. Nie, to dziecko jest NPC, to nie jest... Nie pomyśli, że asa pójdzie tam.
Nie no. Nie no, to dziecko to jest serio NPC. Daisy to jest NPC, serio. Tu nic nie ma. Nie, serio. Jak ja to widzę, mam z ust. Po prostu aż ciśnienie podnosi. Ciśnienie podnosi jak otwieracie sobie... O, mamy klucz. Jak otwieracie sobie zamknięte pomieszczenie kluczem i okazuje się, że w środku nie ma klucza ani nic. To wtedy ciśnienie podnosi. Ma dziecka. Nie ma, dobra. To znam najlepszy skrót. Jeszcze mniej zadaje niż wcześniej, bo patrzcie. Patrzcie jak mało zadaje. Wcześniej miał chyba na 5 hitów na Snowy. Na normalna 4, wychodzi na 3. I teraz to jest po prostu tak mało. Ja nie chcę go zakawać, ja sobie czekam. Rozpierdolcie jeszcze. Rozpierdolcie go od razu. Muszę się dowiedzieć. Dobra, to już znamy. Koniec. Bardzo szybko się nam to udało przejść. Ja się cieszę. Czyli tak, idziemy tutaj dwa pokoje po naszej stronie. Medium oczywiście. Dwa pokoje po naszej stronie, tam gdzie jest wiatrak. Zestartowałem migrę nieźle. Jeszcze raz na medium. Zestartowałem. Idziemy tam, gdzie jest ten wiatrak. I tam naprzeciwko. No to tak całkowicie mi zestartowało. Tak całkiem. Tym naszym znaczy to nie jest save zone, to jest resp. W tym naszym respie nie ma chyba. Mamy klucz. Nie ma chyba. Dobrze kojarzę kawałka tego klucza. To było ostatnie zdjęcie. Nie tym razem. A Sandrina se poszła na górę razem ze Slendermanem. Ja pierdolę. Tego nie chciałem użyć. Nie wiem, to jest po prostu dramat. Gorzej niż źle. Oczywiście klucza tam nic nie ma. A obok jest pomieszczenie, w którym jest. Jak tu się nie wkurwić? Nie, nie dużo zadaję na tym nagrym. Chciałem, że będzie gorzej. A my zgubimy to dziecko zaraz. Patrz to. Może zgubiliśmy. Kurwa. Tak, my już zgubiliśmy. Tymczasem dziecko, które ma oczy z tyłu głowy i nas widzi przez ścianę nawet. Kurwa, to dziecko. Kurwa. Myślę, że tam coś już jest. Dobra, tu nic nie ma. Sprawdzę do skrzyneczki, bo nigdy właśnie. Ja właśnie jestem ciekaw, bo to miałem chyba tą sytuację na hardzie ostatnio. Jestem ciekaw, gdzie była ta ostatnia część, bo nic już chyba nie było. Też nie ma, zaraz Slenderman się pojawi, będzie źle. Regina mi zada damage. Tu mogła być w sumie. Ja nie patrzałem tu chyba.
Zaraz się Slenderman pojawi pewnie w kiblu. Na razie... Prawie mi całe HP zażar. No to nieźle. Takie zaraz się Slenderman pojawi i się pojawi. Całego HP nie odzyskałem, ale i tak trochę odzyskałem. Dobra, sprawdzamy. Otwieramy sobie wszystko. Tu nic nie ma. Nic, nic. Na razie sobie tego nie dodam, bo przestaliśmy kogoś, bo nie ma sensu. Muszę znaleźć, co jest w sejfie. Jak ciekawość, to pierwszy stopień do piekła. Gość jest specjalny. Coś chyba było. Patrzcie z tej strony. No! I to jest teraz jak w starym Slenderze, że nie patrzyliśmy się na niego, a nam damage zadawał. Mogłem sobie zregenerować HP, ale... Chciałem być tutaj chytry. Dobra, idziemy od razu na górę. Pierdolić to resztę. Najpierw sprawdzamy te pomieszczenia otwarte. Idziemy na górę. Przechodzimy tu i sprawdzamy zamknięte pomieszczenia. Czy to tak słabo? Dobra, jest na full. No tu nie, jeśli nie ma tu nic. Skinałem na medium. Nie no. Porażka. Mamy klucz, którego nie było. Tym co idę to dziecko. Nie zauważył. Idź tam dziecko. Nie zauważył. A tu nic nie ma, nie? Cześć dziecko. Cześć dziecko. Widzimy go zaraz. To było chamskie akurat teraz. Dostaliśmy za to klucz. Nie wiem, co to jest, co to przyszło. Ja muszę sobie znaleźć trzy kawałki od razu na górę. Tu mamy... Chciałem powiedzieć zdjęcie. Klucz. Fragment klucza. Szukam fiolki. Znaczy fiolki. Fiolka to była faselina. Weźmy kombo. Kurde, zaraz tu Slenderman się pojawi. Nie rozwali. Dobra, już mi tak nie rozwali. Nie wiem, po jakiego pierona on nam zadawał damage, jak się na niego nie patrzyłem. To nie jest stary Slenderman, że... Nie wiem, to zrobić. Widzicie, teraz mi nie zadawał damage, a się przestanę na niego patrzeć. Nie ma, sorry. Chłopcy, otwiera tę szafkę i... To nie, ja to przez przypadek kliknąłem tak na serio, bo ja tego nie chciałem. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest ta fiolka, kurde. To jest ciekawa. Chłopcy, jeszcze chemię do dupy. Ja nie wiedziałem, że... O jest kurczę, ja nie wiedziałem, że tak się stanie. Dobra, mamy tu coś. Jeszcze chyba trzy fragmenty. Tu chyba jeden. Już tu jeden znajdę. Slenderman mi skrzywił kamerę. Co za debil. Co za głupie dziecko. Ja sobie zregenerowałem.
Kurde. Zregeneruje się HP. Full nie mamy, ale mamy tak. No 99,9%, tak jak środki dezynfekujące. Zabija 99,5% i 9% bakterii. To normalne ma takie obrazy. O, jest klucz, dzięki. Dobrze, że się popatrzę na obraz. Nie ma klucza. Nie, tu są trzy zamknięte pomieszczenia. Dwóch nam brakuje tych fragmencików. Idę tam zobaczyć, bo tam tu coś jest. Jest klucz. Mam nadzieję, że nie pójdzie w tą stronę, gdzie... Muszę musieć poczekać, bo tu jest pomieszczenie, do którego muszę zajrzeć, ale akurat tu nic nie ma. Dobra, możesz sobie iść tam. Ale nie tu. Od razu sobie otworzę w pomieszczeniu. I te dwa muszę sprawdzić, bo one są tu zaraz. Ale to są niedaleko. Nie wiem, to może coś na tyle. Trzeba mi ukryć te mendo, ale ci się nie udało. Bo znikłeś magią. To jest jakiś... A, tu jest ten... Wizard, czarodziej. Dobra, na razie nie mamy nic. Tu może coś będzie. Powiedzcie mi, jakim cudem chyba. Jakim cudem tu gniecie? Przez ścianę tam małpa pierdolona widzi. To jest jakiś kurwa czarodziej. No wiem, że to jest magia. Jesteśmy w jakimś czarnolesie. Nie wiem, czarnolesie tylko. Próbuję Franca zgłupić. Pamiętajcie, że gram na razie na normalu. To jest normal. A tu nic nie ma. Kurwa, no co to miało być? To miał być za kombo pierdolone. Kurde. Gdzie niby jest ten ostatni fragment? W dupie nie ma, w piście jest. Dobra, to gówno tam chodzi. No kurwa, gdzie to jest? Ukryli to tak, że kurwa, tego tu nigdzie nie można znaleźć. To kurwa jak... Dobra, kurwa... Idę za taką drogą. Ja wiedziałem, że tam gdzieś jest ukryte, bo oni tak lubią ukryć. Kurwa. Zaraz mnie rozjebie. Zaraz mnie rozkurwia. Nie no, chamstwo, że mi się kurwa pojawiło. Co za małpa pierdolona. I tak naprawdę niszczą moją psychikę i mój czas.
Marnują akurat mi czas. Dobra, jeszcze raz na tym medium. Trzeci kurwa raz, bo raz mi się Splenderman spierdolił, drugi raz teraz. Zginąłem przez to, że jestem głupi. Nie no, przez to, że nie było fiolek w pobliżu. Wiesz co, ja sobie tutaj pochodzę po tej piwnicy, jak zwiedzę całą górę, wiesz. Na razie stąd spierdolam. Trzy klucze potrzebujemy w piwnicy. Pewnie jeden gdzieś tu będzie w piwnicy. To by było trudne, to jakby to dziecko potrafiło wejść na górę. O cholera, ale to by było ciężkie. Chyba speedrunnik tutaj. Nic nie ma, speedrun. Ja się tam mał popierdolony pojawi, ale walić tego Slendermana. Slender ciotę, a nie Slendermana. Dziwne, że go jeszcze nie ma. Jest bardzo podejrzane. Chyba trochę mi tam zabrał, ale to mi to gówno. Chyba słyszę, co ja mówię tutaj na jego temat. To było chamskie, jak ja kombo teraz dostałem. Bo nie będziemy go gadać na ten film, tak nie będę się kurde. Chyba tutaj mikrofon jest podłączony. Wiedział o tym, że ja tu go obgaduję. Dobra, kurwa, nie udało się. To jeszcze raz na tym medium, kurwa. Bo Slenderman jest jakiś pojebany, on kurwa 4 razy na raz, kurwa. Próbuję nas porobić, no kurwa. Pojebany ten Slenderman jest. No ale co zrobię? Teraz mi się udało przejść. Już 10 razy się nie poddam. To już wolę tutaj to dziecko. Bo ono jest głupie i można je... Głupie jest. Można je łatwo zdożować. Zgubić je można, ale... Widzi przez ściany i widzi i ma oczy w dupie. Oczy w dupie ma, menda pierdolona. Slenderman to ja nie wiem, kurwa. Co on sobie myśli, że odpierdolony. Dobra, idziemy tu speedrunnik. Nie będziemy o nim mówić, bo on się kurwa pojawia. Dajcie mi serio to, jak mam full HP. No nie, chyba tak specjalnie to robią. Chyba tak. Dobra. Zaraz to będzie się pojawi Slenderman. Dobrze, mało HP wydał. No tak naprawdę się skrawkiem tylko spojrzał się tylko skrawkiem. No kurwa, to jest chamstwo. Biorę to pierdolę. Tu jest klucz. Pewnie to ominąłem coś, no ale tu się kurwa grać nie da przez tego. Slender ciota. A ty gówno zadajesz. Też jest koło dziecka. Ale tu akurat dobrze przyszło. Bo mamy combo. Klucz i... Tam mamy w razie czego fiolkę. Ja stąd spadam na rasę na Slender ciota. A on się kurwa bardzo. No tak głupia. Trzy jeszcze części. Żeby tego kurwa gnoja nie było tu.
nic nie ma. To chyba Slenderman się nie pojawi. Dobra, brakuje nam jeszcze trochę. Dwóch części. Jeszcze jedna. Gdzie by ta małpa była? Dobra, jest. Jest. Możemy sobie dać na full HP. Nie ma tego dziecka. Nie ma tego dziecka. Spadaj, dziecko. Mam tu ważniejsze rzeczy do robienia niż zajmowanie się głupotami. No kurwa, to jest niemożliwe. Muszę sobie skoczyć tę chwilkę na górę. Chyba tak zrobię, od razu biegnę po książkę, nieważne, że to dziecko tu gdzieś jest. Ale ja biegnę teraz po HP. Dobra, lecimy. Gdzieś było. Nie no, jak ten Slenderman tu się ta ciota pojawi, to ja się wkurwię. Dobra, lecimy. Gdzie to gówno tu jest? Zmienimy go teraz, jak pójdziemy tak. Myślę, że już go skupimy. Chyba tak. Tak, z Slendrina teraz będzie bardzo ważne. Ja nie wiem po prostu. I to jest dopiero normalne. Teraz co się podnosi. Ale to nic. Ze wszystkich kurwa możliwych miejsc to dziecko musiało kurwa tu być. Co za małpa. Co za gówno kurwa. Nie mam co stawić. Zaraz pewnie Slenderman się nie od razu zbaguje, ale ja mam nadzieję, że nie. Ja bym to przeszedł nawet po 14 minutach, tylko że mi się... Bo ja się spierdolę. A ja tam miałem mało kluczy. Raz zginąłem, bo nie było, chyba. Nie, zginąłem przez to, że nie miałem HP i mnie Slendrina rozwaliła, bo się liczowała 3 razy. Jumpscary pod rząd. Został nam tylko hard, który teraz przechodzimy. Znaczy ja przejdę. Wybaczcie. Idziemy najpierw na górę, bo tam jest pierdolony Slenderman. Slender ciota. Dobra. Zobaczymy, ile mi się to da przejść. Na mnie do tych miejsc będziemy musieli wracać już. Takich jak to. Tu akurat nic nie ma. To nieźle. Ja bym faktycznie chciał najpierw tutaj poobczać sobie te zamknięte pomieszczenie. Mam klucz. Gdzie to dziecko sobie poszło? Mam nadzieję, że tu nie wyjdzie. Chyba nie wyszło.
jeszcze psychika taka. A nieźle, zostanę nam tylko tamto to pomieszczenie, bo tu są same zamknięte. Dobra, no to co szukam. Już to zważy. No ale po co ona się tu kurwa zaspiła? Nie ma opadyka. Jedno jest pewne, że jak nie znajdę szybko fiolki, to spierdolę poza tą grą. To gówno tu idzie. Niestety. Jeszcze jest parę pomieszczeń do podczajenia. A tu Slenderman się teraz będzie pojawiać i nie będzie fajnie. Nie będę mieć tu fiolki. To przegram teraz. Czy sobie fiolkę znaleźć? Tylko już tu jesteśmy. Slenderman, dzięki, że nie atakujesz. Dzięki stary, że mnie nie zaatakowałeś w takiej złej chwili. Chciałeś mi udowodnić, że zadajesz tak dużo. Dobra, musimy iść tutaj. Tam z powrotem, później tu w kiblu nic nie ma. No jak zwykle. Tam wrócimy zaraz. Idziemy teraz tu. Jakieś, myślę, że trzy części będą tam na dole. Wodzicie to dziecko i Slendrinę, czy samego Slendermana, żeby wyskakiwać? Aż chyba zmieniam zdanie. Myślę, że ten Slenderman już... Zresztą zależy jak się bagują. Masz tu coś, nic. To mi to nie jest potrzebne. Mamy. Za to cześć. Dobra, gdzieś tu. Ja idę tak. Ja idę po tą fiolkę, bo... Ja zaraz zginę. Kurwa, musiał się tam pojawić. Nie, no to jest porażka. Przecież tą pierdoloną Slendrinę, bo ona mi kurwa dwa razy w piwnicy zajebała. No co za cipa. Co za skurwysyn ten Slenderman. Ta głupia cipa Slendrina. Dobra, przestań wyzywać innych. Kurde. Ja nie wiem, czy ta wersja jest jakaś pechowa. Jeżeli się nie da przejść za pierwszym razem, czy co? Nie wiem. Bo ona mi kurwa dwa... Po chuj? Po jakiego kurwa ciorta? Ta pizda mi wyskoczyła. Dwa razy w piwnicy. No co za kurwa? Tymczasem speedrunner, że... O, nie wyskoczy mi nic, bo jestem topsem speedrunner. Jak to kurwa dziecko tu przyjdzie, to ja mu wyjebę. Dobra, mamy. Wcięcie. Teoretycznie ta Slendrina nie powinna tu wyskakiwać. Spierdalać jak najszybciej. Właśnie z tego względu. Nie, to Slenderman jest zbugowany ewidentnie. Już nie wiem, który raz to próbuję przejść. Ale któryś już na pewno raz.
Kurde. No nie da się, no. Kurde. Mam nadzieję, że to... Ale mamy teraz, patrzcie, już jest zupełnie inna sytuacja niż ostatnio. Mamy full HP i wchodzimy na full HP, a nie jak Slendrina mi kurwa zdjęła 3/4 HP. Ja tu przyszłem tak naprawdę z niczym. Ja już tak przyszłem tutaj, żeby mnie dobił ten Slenderman tak naprawdę. Byłem pewien, że tak będzie. Nie wiem po co tego tu jest tak dużo, bo Slenderman się padnie. Zależy go nie ma. Dziwne. Tam jest na pewno i tu. Jeszcze raz pewnie tu przyjdzie i zada damage. Zniszczy psychikę tak naprawdę. Nawet jeszcze tu jak to dziecko może pojawić, więc trzeba stąd spadać szybko. Dobra, dziecko jest. Mamy tutaj kombo mamy. Co za debil. Idę se po HP zregeneruję. Tam był klucz, muszę po niego wrócić. Jak ten debil jeszcze raz tu wyskoczy. Ja właśnie nie mogłem do tyłu dać, bo ta menda tam stała po prostu. Brakuje nam jednej części. W piwnicy będzie 100%. To już ta menda nie będzie wyskakiwać raczej. Ale nie wiem. Jeszcze nie wiem. Tu jest klucz. One key is used. Zajebiste te pomieszczenia są. Użyjecie klucza, to gówno. Dobra, no w razie czego. Fiolkę, ale mamy już cały klucz. Tu dojdziemy szybko tędy. Tu nie będzie. Mam nadzieję, że skupimy szybko. Dobra, teraz idziemy prosto, później prawo. Chciałem tak sprowokować górę, by poszedł tam. Teraz będzie z nami wyszedł. My idziemy tędy. I zaraz w lewo. Czy to jest tak naprawdę prawo? Dobra. Mam nadzieję, że tam nie dostanę do mnie. Czy to już nie będzie wyskakiwać jak kółki? Pojebany. Dobra, wygraliśmy. Udało się, w końcu kurwa udało się, no. Ja pierdolę, ileż to można. Psycha siada. Udało nam się, więc to było na tyle mordy. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się mordy. Elo.